Parki narodowe, będące bezpiecznym schronieniem dla wielu zwierząt, to obecnie zaledwie 1% powierzchni Polski. Dla gatunków zagrożonych wyginięciem oznacza to codzienną walkę o przetrwanie. Przez postępującą presję naszej cywilizacji los dzikiej przyrody wciąż pozostaje niepewny. Dzikie oblicze Polski. Wilk. W okolicach Słowińskiego Parku Narodowego pojawił się młody wilk. Ma ponad 2 lata, czyli osiągnął już wiek dorosły. Oddalił się od swojej rodziny i wędruje sam. Ten okres w życiu wilka nazywamy dyspersją. I to jedyny czas, kiedy wilk jest samotny. Jego celem jest znalezienie miłości na resztę życia. Razem z doktorem Maciejem Szewczykiem udajemy się do lasu, żeby zamontować fotopułapki. Chcemy bliżej przyjrzeć się dalszym losom tego wilka. Wilk kontynuuje miłosne poszukiwania. Przemierza kolejne kilometry, znacząc interesujący go teren. Jednak nie wie, że ten rewir jest już zajęty. Miejscowa wilcza rodzina od razu wyczuwa obcy zapach. Na razie pochłaniają ich jednak inne sprawy. Wilki zazwyczaj polują wspólnie, a potem dzielą się zdobyczą. Mają też świetny system komunikacji. Wycie przede wszystkim służy porozumiewaniu się w obrębie wilczej rodziny. Czyli na przykład, jeżeli w trakcie polowania któryś z niedoświadczonych szczeniaków się zgubi, wówczas poprzez wycie może odnaleźć swoją grupę. Wyciem wilk daje też znać potencjalnej ukochanej o swoim istnieniu. Czy jego wołanie zostanie usłyszane? Następnego dnia sprawdzamy ślady. Po układzie tych tropów możemy poznać, że to były 2 osobniki, prawdopodobnie para rodzicielska. Młode wilki cieszą się swoją miłością. Znalezienie partnerki to dopiero połowa sukcesu. Każda para potrzebuje swojego własnego terytorium, porośniętego lasami i obfitującego w bazę pokarmową. Musi ono być też odpowiednio duże. Jedna wilcza rodzina zajmuje obszar około 200 do 300 km kwadratowych. To tyle, co powierzchnia dużego miasta. Watacha, do której należy ten rewir, może przepędzić obcego przybysza. Na szczęście to wilki spokrewnione z jego wybranką. Podzielą się więc swoim terytorium. Wilk ma już własną rodzinę. Gromadka szczeniąt dokazuje pod czujnym okiem rodziców. Za rok, gdy na świat przyjdzie młodsze rodzeństwo, wilczki będą już pomagać w opiece nad maluchami oraz pilnie uczyć się polowania. Po 2 latach wilcze szczenie to już dojrzały wilk. Jednak czy uda mu się znaleźć i miłość, i własne terytorium? Populacja wilka w Polsce ma stabilną tendencję wzrostową. Nie znaczy to jednak, że są one całkowicie bezpieczne. To, co najbardziej im zagraża, to powiększająca się sieć dróg przecinających ich rewiry. Wystarczy też, że zmieni się prawo i wilk wróci na listę zwierząt łownych, a wtedy znów może stać się gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Zmęczeni życiem w mieście, chętnie uciekamy w naturę przed zgiełkiem cywilizacji. Jednak dzikie zwierzęta potrzebują przestrzeni i spokoju nie po to, żeby odpocząć. Potrzebują spokoju, żeby w ogóle przetrwać.